Pochodzący ze Świdnika polityk PiS uważa, że kawalerowie powinni płacić dodatkowy podatek skłaniający ich do zakładania rodzin. Takie słowa padły w wywiadzie, jaki Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, udzielił Faktowi. Pochodzący ze Świdnika polityk PiS odpowiedzialny jest m.in. za realizację programu Mieszkanie Plus. To plan budowy tysięcy mieszkań na wynajem z możliwością wykupu na własność. Soboń był pytany właśnie o ten program. Padło też pytanie o to, czy z dopłaty do czynszu, kolejny projekt rządowy, będą mogły skorzystać osoby samotne czy wyłącznie rodziny. Prywatnie uważam, że takie osoby powinny płacić bykowe, bo to by skłoniło ich do założenia rodziny. Mówię pół żartem, pół serio, bo chciałbym, by Mieszkanie Plus było przede wszystkim programem dla rodzin. W ustawie jednak ujęliśmy to w taki sposób, że dopłaty wypłacane będą nie tylko rodzinom w klasycznym tego słowa znaczeniu. Są różne życiowe sytuacje, odpowiedział Soboń. Przypomnijmy, że bykowe to podatek, który w PRL-u płaciły samotne osoby mające więcej niż 21 lat. Został zlikwidowany w 1973 roku. Nie jest to pierwsza budząca zastanowienie propozycja polityka. W 2013 roku poseł PO Stanisław Żmijan ogłosił, że jest za wprowadzeniem opłat za korzystanie z dróg krajowych. Tak więc, drodzy panowie kawalerowie, miejcie się na baczności, bo oto w rządzie pojawiły się osoby, które pragną powrotu do czasu PRL-u. Ale jak to się mówi, musi być i kij, i marchewka. Skoro marchewka, czyli 500+, nie podziałało, to przyszedł czas na kij. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Oczywiście zapraszam także do subskrypcji tego kanału, jeśli zawsze chcecie być na bieżąco. Tymczasem jednak się żegnam. Do usłyszenia już wkrótce.